Witam na kolejnej wideorecenzji. Rynek telefonów komórkowych rozwija się bardzo prężnie. Niedawne wejście Google'a w tę branżę spowodowało spore zamieszanie, a wszystko ze sprawą nowego systemu Android dla urządzeń mobilnych. Platforma, która powstała przy współpracy grupy Open Headset Alliance, zdobywa coraz większe uznanie wśród użytkowników. Jednym z partnerów owej grupy jest firma HTC, która stworzyła kolejny telefon oparty o system Android, tym razem w wersji 1.5. Nowym bohaterem jest HTC Hero. Smartfon został wyposażony w pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej nieco ponad 81 mm. Niestety, sercem Hero pozostaje wykorzystywany przez HTC od blisko 2 lat do budowy swoich urządzeń procesor Qualcomma, który obecnie jest już najzwyczajniej przestarzały. Ponadto ilość pamięci oraz sama konstrukcja urządzenia wskazuje, iż jest to połączenie rozwiązań z 2 poprzednich urządzeń od HTC, czyli Magic oraz recenzowanego już przeze mnie Era G1. Pod ekranem znajduje się zestaw niewielkich przycisków o smukłych kształtach. Pierwszy z lewej to odbieranie połączeń. Przycisk z symbolem domu umożliwia powrót do ekranu głównego. Przycisk menu uaktywnia pasek opcji danej aplikacji, zaś mała lupa poniżej pozwala na proste wyszukiwanie przy pomocy Google'a. 2 pozostałe przyciski to powrót oraz rozłączanie lub wygaszanie ekranu, które początkowo mogą się mylić. Mała kuleczka to trackball, który bywa pomocny podczas przeglądania witryn internetowych i tym podobnych. Spełnia on funkcję informacyjną, przykładowo o nieodebranych połączeniach. Wówczas podświetla się na biało. Trackball jest również przyciskiem potwierdzającym. Wszystkie przyciski podświetlone są białym kolorem. Nad ekranem znajduje się głośnik chroniony podłużnym metalowym grillem. Masywny wygląd sprawia wrażenie solidnego głośnika, który w rzeczywistości właśnie taki jest. U dołu znajdziemy jedynie port Ext USB, który również służy do przesyłania dźwięku oraz dobrej jakości mikrofon. Zaś u góry mamy dostęp do słuchawkowego złącza audio. Prawa strona jest zupełnie czysta i bohater wygląda nieco na skrytego. A szkoda, bo to świetne miejsce na spust aparatu. Na przeciwległym boku, również bez przepychu, jedynym elementem jest płaski przycisk regulacji głośności, który wygląda jak zaślepka. Tył bohatera, podobnie jak cała reszta, odznacza się minimalistycznym rozwiązaniem. Oprócz niewielkich napisów, otworu pozwalającego na montaż smyczy i aparatu 5 megapikseli, to właściwie wszystko. Osłona baterii wykonana jest z plastiku i mocno trzyma się aparatu. Trzeba użyć nieco siły, aby ją zdemontować. Pod spodem widzimy duży akumulatorek litowo-jonowy o pojemności aż 1350 mAh. W prawym rogu znajduje się jeszcze nieco mało wydajny głośnik oraz slot pamięci microSD. Jak sami widzicie, Hero nie posiada krzykliwej sylwetki, która wyróżni go na tle innych telefonów. Trzeba zaznaczyć, że produkt HTC jest sporych rozmiarów, ale używa się go dość komfortowo. W bohaterze zastosowano spory ekran pojemnościowy, który wyświetla obraz cechujący się dużą ostrością i nasyceniem kolorów. Większość telefonów dotykowych posiada duży problem z wyświetlaniem obrazów w słoneczne dni, ale ekrany pojemnościowe są niemal pozbawione tego dyskomfortu. Hero w słońcu można obsługiwać bez większego problemu. Obraz jest widoczny nawet w bezpośrednim oświetleniu słonecznym. Niektórzy bohaterzy lubią zachowywać swoją anonimowość i nie szukają rozgłosu przez wymyślne okrycia. Taki właśnie jest Hero, którego moc kryje się w jego wnętrzu, a jest to system Android wraz z nakładką Sense od HTC. Jeżeli mieliście już styczność z Androidem, to należy przyznać, że HTC ponownie stanęło na wysokości zadania i stworzyli interfejs, który odmienia zupełnie oblicze platformy Google'a. Podstawową zmianą jest wprowadzenie 7 ekranów zamiast 3, które możemy dowolnie modyfikować. Drugą zmianą są widżety stworzone specjalnie przez HTC. Lista jest dość spora i jest w czym wybierać. Ponadto większość z tych aplikacji posiada różne warianty wyświetlania. Oczywiście system pozwala na dowolne rozstawianie widżetów HTC, Androida, skrótów i tym podobnych, które następnie możemy zapisać jako scenę. HTC również opracowało własne sceny, które powinny być jak najbardziej pomocne funkcji, do której aktualnie używamy Hero. Ogólnie widżety, jakie dostarcza nam HTC, robią wrażenie, ale to trochę taki odgrzewany kotlet, który smakowałem przy okazji Diamonda 2. Oczywiście nowością jest dostępność takich rozwiązań na Androidzie i to się ceni. Co ciekawe, wprowadzono również Footsteps, która pozwala na archiwizowanie naszych wypraw i miejsc wartych zapamiętania.
Możemy zrobić zdjęcie, a telefon sam pobierze dane położenia GPS-em i dodaje na mapie Google'a. Od pamiętnik naszych wypraw. Lista kontaktów również przypomina tą, jaką mieliście już okazję poznać przy okazji recenzji HTC Diamond 2. Każdy kontakt jest wyeksponowany fotografią, a dane, jakie możemy zapisać do poszczególnych wpisów, są imponujące. Warto wspomnieć, iż pierwsza wersja Androida nie posiadała ekranowej klawiatury, co było ograniczeniem dla rozwoju w urządzeniach wyposażonych jedynie w wyświetlacze dotykowe. Obecnie ten dylemat stał się jedynie historią. Hero posiada dużą ekranową klawiaturę QWERTY, wyposażoną w duże klawisze, które z łatwością się obsługuje. Przeglądarka to mocna strona Hero. Już przy pierwszej odsłonie platformy Google'a przeglądanie witryn było wysoce komfortowe. Teraz mam wrażenie, że wszystko działa jeszcze lepiej. Strony jakby szybciej się generowały. Oczywiście należy wspomnieć, iż przeglądarka obsługuje flasha oraz funkcje multidotykowe, które również działają w galerii zdjęć i podczas odczytywania dokumentów. Dotychczasowym problemem Androida był brak aplikacji umożliwiających wykorzystanie naszego telefonu jako nawigacja głosowa. Oczywiście były mapy Google'a, ale bez nawigowania głosowego podczas jazdy samochodem to nie to samo. Na szczęście na rynku pojawiły się już aplikacje zarówno offline'owe, jak i online'owe. Tu przykładowo mamy NaviExperta, który całkiem dobrze spisuje się jako nawigacja. Jedyny problem to zbyt wolne pokazywanie naszego położenia na ekranie względem rzeczywistego. Jak widzimy, zbliżamy się właśnie do skrzyżowania i właśnie mijamy skrzyżowanie, na mapie jeszcze jesteśmy jakieś 30 metrów przed. Dopiero będąc 50 metrów za skrzyżowaniem, nawigacja pokazuje nam prawidłowe położenie. Android obecnie pozwala na swobodne odtwarzanie filmów po wcześniejszej konwertacji materiału do formatu MP4 w rozdzielczości nie przekraczającej 480x352. Jakość i płynność obrazu jest zadowalająca. Zresztą zobaczcie sami. A new generation of Terminator. Designed to annihilate the human race. And our last hope. In the war against machines will be one of them. Znając już wszystkie możliwości i wady urządzenia, warto ostatecznie powiedzieć, czy Hero jest wystarczająco bohaterski. Muszę powiedzieć, że mam nieco mieszane uczucia, ponieważ Hero nie powalił mi na kolana, ale również też nie rozczarował całkowicie. Dużym i właściwie jedynym plusem jest system Android wraz z nakładką Sense od HTC. I tak właściwie dobiegliśmy do końca wideorecenzji. Z mojej strony to już wszystko. Do usłyszenia.